tkwić. Proces, bo nie tylko rodziny były, ale i pełny rynek był wypełniony z miejscowej ludności ostrołęckiej. Brat mój został skazany na dożywotnie więzienie w 1952 roku. Ja w 1953 w grudniu na 6 lat więzienia. Po moim aresztowaniu żądano, żebym wydał, gdzie mniej więcej oni się ukrywają. Ja przypuszczałem, gdzie oni mogą się ukrywać, ale moje zadanie było nie wydać. Za to byłem karany, głodzony, bity, torturowany z powodu zimna. Nie byłem w stanie mówić, całe ciało się trzęsło. Siedziałem jakiś czas w więzieniu w Ostrołęce jako skazany, a teraz ma być tutaj Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Proces, bo nie tylko rodziny.